Anna Czcińska, dzień dobry. Gościem rozmowy dnia jest młodsza inspektor Monika Chlebicz, rzeczniczka komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani rzecznik, wszystkie służby przygotowują się na drugą falę pandemii. Co jest priorytetem dla policji? Myślę, że nasze działania będą takie, jak były do tej pory. Oczywiście te początki były takie, że musieliśmy się przeorganizować, musieliśmy nieco inaczej zorganizować służbę policji. No bo wiadomo, ruch na ulicach zamarł, to chociażby to spowodowało, że nasze miasta wyludniły się i mogliśmy się skoncentrować na tych zadaniach dodatkowych. To jest kwestia ciągle jeszcze kontroli osób, które pozostają w kwarantannie. Czy to ciągle są zadania dodatkowe, czy to są już zadania podstawowe? Na pewno nie są to zadania podstawowe, bo podstawowe zadania wynikają z ustawy o policji i to jest na pewno zadanie, które do nas przyszło i mam nadzieję, że tak jak ustanie pandemia, tak z tym zadaniem się pożegnamy. Niemniej na ten moment tych osób, których kontrolujemy, jest około 1200-1300 każdego dnia. To mówimy o kwarantannie. Ale kontrolujecie nie tylko osoby, które są w kwarantannie, kontrolujecie również pasażerów komunikacji miejskiej, sprawdzacie, co dzieje się w sklepach. Na pewno są to działania, które podejmujemy wspierając służby sanitarne w tych działaniach, gdzie oni sprawdzają, czy przepisy sanitarne, te, które zostały wprowadzone i które dzisiaj obowiązują, więc w głównej mierze mówimy o zakazach organizacji na przykład imprez czy działalności nocnych klubów, czy też sprawdzania tego, czy osoby, które znajdują się w miejscach, w których powinny mieć maseczki, albo inaczej powiem, zasłoniętą usta i nos, czy ten wymóg jest spełniony, czy jest możliwość dezynfekcji. Takie kontrole odbywają się bardzo często z udziałem także funkcjonariuszy sanepidu. A jest początek roku szkolnego, są przepełnione tramwaje, przepełnione autobusy. Czy tutaj policjanci mogą skutecznie działać, czy są bezradni, jeżeli widzą coś, co dzieje się w komunikacji miejskiej? Ja myślę, że przede wszystkim każdy powinien sobie odpowiedzieć na pytanie, co do kogo należy. Tak naprawdę przewoźnik ponosi odpowiedzialność w pewnym sensie za to, ile osób podróżuje środkiem publicznego transportu, czy osoby te mają założone maseczki, czy w tych maseczkach przemieszczają się, bo tak naprawdę dzisiaj, na dzisiaj jest bardzo wąska grupa osób, które mogą nie zakrywać usta i nosa, a jeśli ktoś mówi o tym, że stan zdrowia mu na to nie pozwala, to włóżmy to między bajki, bo może użyć tak naprawdę przy ubicy, więc takich kontroli na pewno można się spodziewać, albo nie należy być nimi zdziwionym wtedy, kiedy spotkamy się z obecnością patrolu i będzie od nas egzekwował ten obowiązek, albo sytuacja może skończyć się nałożeniem mandatu. My o tym mówimy, my nie grozimy. Mandat otrzyma przewoźnik? Mandat otrzyma osoba, która nie respektuje tego obowiązku, bo to każda osoba indywidualnie ponosi za siebie odpowiedzialność. Natomiast o tym, jakie ewentualnie konsekwencje może ponieść, czy administrator obiektu, gdzie wymagane jest zakrywanie ust i nosa, czy przewoźnik, o tym będziemy informowali inspektorów sanitarnych i to oni będą podejmowali dalej decyzję, w jaki sposób zdyscyplinować i czy w tej konkretnej sytuacji można, bo tak naprawdę wszystkie sytuacje są inne, to nie da się przyłożyć tak naprawdę szablonu do każdej sytuacji i ją pod ten szablon podciągnąć. Każda Ale jest autobusy inna. I tramwaje są przepełnione i tutaj wydaje się, że ta sytuacja jest codziennie podobna. No, myślę, że to jest też pytanie do przewoźnika, czy nie dałoby rady wystawić większego taboru po prostu do obsługi tych najbardziej obciążonych linii w godzinach, no takich, w których najwięcej nas podróżuje, a więc pewnie będzie to rano i wtedy, kiedy kończy się praca, bo to wtedy wiadomo, że spotykają się i uczniowie. Policja będzie najpierw pytać przewoźnika, czy przewodnik może liczyć się z mandatem? Ja myślę, że będziemy w pierwszej kolejności apelować do tego, aby jednak respektować zasłanianie ust i nosa, bo to nie jest wielki problem tak naprawdę. Możemy to zrobić szalikiem, możemy to zrobić elementem odzieży, jeśli tak się zdarzy, że zapomnimy maseczki, a możemy mieć też przyłbicę. No ona zajmuje nieco więcej miejsca, ale maseczka nie zajmuje miejsca praktycznie wcale. No tak, ale respektowanie przepisów może okazać się trudne, pani rzecznik, chociażby z tego względu, że policjanci są wzywani do sklepu, sprzedawca wzywa patrol, bo ktoś nie ma zasłoniętej twarzy i policjanci są wzywani do sklepu, bo klient nie chce mieć zasłoniętej twarzy i wzywa patrol. Jak mają reagować wtedy policjanci? Były takie przykłady, wie pani doskonale o czym mówię, chodzi tutaj o to, że sąd decydował na korzyść klienta, który wszedł bez maseczki do sklepu. Ja myślę, że tak, nie znamy tej sprawy w 100% i nie wiemy, jakie argumenty zdecydowały o tym, że jednak sprzedawczyni została ukarana za to, że nie chciała obsłużyć klienta bez maseczki.
na terenie obiektów handlowych mamy obowiązek zasłaniania ust i nosa. Oczekujemy od sprzedawców także tego, że będą tego wymagali od klientów. Natomiast to, czy oni mogą nie obsłużyć klienta bez maseczki, pewnie zależy od regulaminu danego obiektu, o którym rozmawiamy. Może to być obiekt handlowy albo jakieś inne miejsce, w którym ten nakaz obowiązuje. Więc w tej konkretnej sytuacji ja nie wiem, jak było, bo to nie jest sprawa, która zdarzyła się w Kujawsko-Pomorskim województwie, więc trudno tutaj na 100% powiedzieć, czym kierował się sąd, zdecydując jednak o tym, że sprzedawczyni powinna obsłużyć klienta bez maseczki, choć powiedzmy jeszcze, że to jest wyrok nieprawomocny. Więc czyli tak sąd jeszcze wiadomo, tą sprawą będzie się zajmował. Czyli podsumujmy, maseczki muszą być, jeżeli chodzi o wchodzenie do sklepu, korzystanie z usług maseczki, maseczka, tak, mało tego, dezynfekcja rąk lub rękawiczki. Dobrze, to jest pandemia, taka jest praca policji, ale to nie tylko zadania policji, mówiłyśmy o tym na początku. Co z akcjami prewencyjnymi? Dzisiaj rozpoczęto akcję Bezpieczna droga do szkoły. To była tylko taka akcja jedna, bo w czasie pandemii nie można ich więcej organizować. Czy takich akcji prewencyjnych będzie więcej? Myślę, takich akcji zbiorowych na pewno będziemy musieli wejść we współpracę ze szkołami, czy też się już to powoli dzieje. I staramy się tą pracę jakoś zorganizować, bo wiadomo, że dzieci w tej chwili też w specyficzny sposób odbywają się zajęcia. One mają być ograniczone do pozostawania tak naprawdę w klasach, do tego, żeby zbyt nie gromadzić się na przykład, nie wiem, w miejsca przerw. Teraz jeszcze jest to możliwe, że dzieciaki wychodzą na boisko, prawda? No i teraz, żeby zorganizować takie działania, wszystko jest do zrobienia, ale na pewno będziemy w tym temacie rozmawiać, jeśli chodzi o szkoły, na pewno ze szkołami. Jak oni to widzą, tak? Czy policjanci będą przychodzili na lekcje do szkoły, tak jak było to do tej pory, czy też ten dostęp osób z zewnątrz będzie ograniczony i wtedy ta część edukacji będzie spoczywała na nauczycielach, bo ktoś będzie musiał to zrobić, tak? Natomiast my na pewno jesteśmy otwarci i jest to możliwe do zrobienia, bo przecież przy zatrzymaniu dystansu, przy tym, jak będziemy kontrolowali to, żeby nie było specjalnego styczności policjantów z dziećmi, to jest to, myślę, do zorganizowania. Natomiast to będą tak naprawdę indywidualnie podejmowane decyzje, pewnie przez każdego z dyrektorów szkoły, czy też nauczycieli, bo... To jest edukacja, a jeżeli chodzi w ogóle o kontrolę, przede wszystkim kontrole drogowe, czy tutaj się coś zmienia? Mamy kontrolę, przez cały czas je prowadzimy. Oczywiście ograniczyliśmy takie kontrole, które mają na celu tylko i wyłącznie sprawdzanie trzeźwości. Zdecydowanie mniej używamy tych urządzeń przesiewowych, że kontrola polega tylko i wyłącznie na tym. Natomiast mamy nadal kontrole dotyczące na przykład prędkości, kaskadowe pomiary prędkości. O tym już informowaliśmy, że takie akcje miały miejsce i będą miały miejsce. Natomiast na pewno nie możemy przyjść w tej chwili do komend i tym urządzeniem jednorazowym, które do tej pory wisiały w... Czyli tu już takich możliwości nie ma. Na pewno musieliśmy te urządzenia w tym celu wycofać, no bo pandemia również spowodowała, że musieliśmy zmienić częściowo swoją pracę. Proszę nie łudzić się, że policjanci ruchu drogowego nie będą sprawdzali trzeźwości kierujących, bo na pewno tak nie będzie. Na pewno będziemy to ciągle robić. To jest apel do kierowców. To jest ostrzeżenie, informowanie o tym, że my to robimy. Nie będziemy robić, tylko że my to robimy. Ale jeśli pandemia, stan trzeźwości pani rzecznik... budzi wątpliwość, skończę tylko zdanie. To jest badana trzeźwość, jest sprawdzana trzeźwość. Ale pandemia na pracę policji wpływa. Co pokazują statystyki? Od pół roku praktycznie możemy już pół roku podsumować. Co z walką z przestępczością? Czy są tutaj tendencje, gdzie widać, że niepokojąco rosną niektóre zdarzenia? Na pewno te pospolite, te drobne, te... Których mamy, no właściwie zawsze były, tak? Na przykład jakieś, nie wiem, kradzieże, tak? No, kradzieże w sklepach, ostatnie komunikaty, kradzieże w sklepach, kradzież perfum. Tak, ale te komunikaty tak naprawdę specjalnie nie różnią się od tych, które pisaliśmy zanim była pandemia. Ta nasza codzienna praca specjalnie się nie zmieniła. My może w jakiś sposób szczególny musimy podchodzić do warunków sanitarnych i do ochrony funkcjonariuszy, którzy wykonują czynności na miejscu tego typu zdarzeń, ale nasza praca ciągle jest i ona będzie. Chociażby ostatnie 15 kg marihuany przejętych przez policjantów z Lipna. To przecież jest praca, którą oni po prostu wykonali, tak? Nie patrząc na to, czy jest pandemia, czy nie. Przecież nie czekaliśmy ze swoją realizacją na to, aż jeżeli chodzi o te kradzieże pospolite, nie rośnie tutaj? Nie ma tutaj takiej tendencji rosnącej? Na pewno był taki moment, kiedy ta przestępczość, taka drobna, pospolita,
pewnym stopniu wróciła, powiedziałabym, że było jej więcej, bo po prostu, jakby to powiedzieć wprost, ludzie w dużej mierze pozostawali w miejscach swojego zamieszkania, tak? Nie wychodzili za specjalnie poza sklepem, no i te sklepy tym sposobem miały większe jakby zainteresowanie tego typu, nie wiem jak to nazwać, no przestępczością. Natomiast nie możemy mówić o jakiejś fali, która nas zalała i nad którą nikt nie panuje. Czyli podsumujmy, proszę się nie łudzić, policja na każdych frontach, na każdym froncie, na wielu frontach działa i pracować będzie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Monika Chlebicz, rzeczniczka komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, była gościem programu. Dziękujemy za uwagę.